W zasadzie można uznać, że niewiele dzieje się w sprawie od dawna zapowiadanej suwalskiej budowy lokali mieszkalnych na wynajem w programie Mieszkanie Plus. Niedawno doszło do spotkania władz samorządowych z BGK nieruchomości. Przedstawiliśmy w swojej ofercie dwie działki przy, przy ulicy Franciszkańskiej, na której mogłyby. Być realizowane mieszkanie plus w suwałkach. Na razie ten projekt niestety jest tylko w takiej wstępnej fazie. Zdaniem prezydenta jest to projekt komercyjny, w którym cena najmu mieszkania dla potencjalnego najemcy może okazać się w suwałkach mało atrakcyjna. Poprzednie wyliczenia przyniosły cenę za metr kwadratowy 26 zł miesięcznie taki czynsz najmu. Oznacza to, że najemca za 50 Mieszkanie musiałby zapłacić 1300 zł czynszu, a do tego jeszcze należności za media. To jest duża cena, za wysoka i myślę, że rynek nie zaakceptuje tak wysokiej ceny najmu. Również procedura określona w programie jest skomplikowana i długotrwała, co stanowi w opinii Czesława Rankiewicza spore utrudnienie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś daje środki finansowe i chce zarabiać na tym, a tak dokładnie jest, to y, oczywiście te marże, które tam powstają no, z udostępnienia kapitału, czyli środków fin finansowych potrzebnych do budowy tych mieszkań, są praktycznie może niższe niż pieniądz dostępny na rynku z banków, ale to nie tworzy atrakcyjnej oferty. I zobaczymy, jak się dalej ten program będzie rozwijał. Na razie w województwie podlaskim żaden samorząd nie wybudował ani jednego mieszkania. Zdaniem Czesława Renkiewicza program wymaga pewnej korekty ze strony rządowej. My jesteśmy przygotowani od tej strony dokumentacyjnej, bo oprócz tych dwóch działek przy ulicy Putruj Franciszkańskiej, teraz w ostatnim tygodniu przedstawiliśmy kolejną ofertę, bo mieliśmy budowę. Budynek socjalny przy ulicy Rej'a. Tam jest działka, gotowa dokumentacja, projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Przedstawiłem ofertę, że po co opracowywać dokumentację, kiedy to wszystko jest łącznie właśnie z decyzją wyrażającą zgodę na budowę tego bloku. No i spotkamy się pewnie gdzieś tam w listopadzie i znów będziemy rozmawiali na ten temat, tylko na razie postępów tych rozmowach. Nie ma, dobrze byłoby, żeby tego typu mieszkania powstały, dodatkowo by wzbogaciły rynek mieszkań na wynajem, tylko że cena musi być no, przystępna dla, dla tego potencjalnego mieszkańca, nie 26 zł, tylko myślę, że góra 20 zł i to może y, wtedy te mieszkania znalazłyby y, chętnych do najmu.